Zbliża się konferencja klimatyczna w Katowicach. Jakie są główne cele tej konferencji? Przede wszystkim przyjąć tak zwany pakiet katowicki. To jest niemal tak ważna sprawa, jak to, co się wydarzyło w Paryżu. Chodzi o to, w jaki sposób realizować porozumienie paryskie, jak zobowiązać kraje członkowskie, te 196 krajów, które zdecydowały się w Paryżu wejść w to porozumienie, aby realizowały wszystkie jego zasady. To jest bardzo ważne. No i oczywiście jeszcze ważny jest dialog Talanoa, tak się nazywa, dialog instytucji pozarządowych. Dla Polski jest bardzo ważne, żebyśmy również mówili o takiej konieczności dostosowania się do warunków tego, co ustalono w Paryżu, ale bez na przykład likwidacji możliwości wykorzystania węgla, bo my nie chcemy takich rozwiązań. A więc chodzi o taką transformację energetyki, w ramach której Polska by się mogła znaleźć łatwiej. I to z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego jest bardzo ważne. Kiedy zatem będziemy mogli mówić o sukcesie konferencji w Katowicach? Jeśli przyjmą kraje uczestniczące w rozmowach w Katowicach pakiet katowicki, w jaki sposób monitorujemy nawzajem nasze realizacje tego, co postanowiliśmy w Paryżu. Jeśli będzie można mówić o uruchomieniu funduszy dla krajów, które potrzebują wsparcia, bo są takie kraje. Jeśli będzie można mówić o tym, że organizacje pozarządowe włączają się w tą całą wielką walkę o ochronę klimatu. I wreszcie, jeśli również w Katowicach uda nam się przekonać do tego, że regiony górnicze w Unii Europejskiej, bo to przy okazji odbędzie się ten dialog wewnętrzny na temat Unii Europejskiej, jeśli będziemy mogli przekonać, że potrzebny jest specjalny pakiet rozwiązań i 5 miliardów euro, właśnie, bo o to się staram w Komisji do spraw energetyki Parlamentu Europejskiego i także w Komisji Europejskiej, aby 5 miliardów euro było przeznaczone na regiony górnicze w Unii Europejskiej po to, żeby je transformować, przekształcać powoli. To nie jest proste, bo musi to przyjąć Komisja. W Parlamencie Europejskim już przyjęliśmy rozwiązania i potem jeszcze kraje członkowskie muszą to zaaprobować. To jest sporo pieniędzy, ale z drugiej strony chcemy, żeby obywatele takich regionów jak Śląsk i inne regiony górnicze w Unii Europejskiej byli z nami, jeśli chodzi o realizację pakietu klimatycznego. Przy okazji naszego spotkania w Katowicach także o tym będziemy rozmawiać.